Czego uczy mnie Biblia w drugim liście Piotra 2:19? Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. List do Galacjan, 5:1. Posiadanie całkowitej wolności jest pragnieniem wielu młodych, ale także i starszych ludzi, którzy przeważnie rozumieją przez to odrzucenie wszelkich autorytetów oraz zwierzchności. A nasza relacja z Bogiem? Jako Jego stworzenie jesteśmy przecież od Niego zależni. Czy On nie obdarzył nas życiem? Czy to nie Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Tak mówi przecież Słowo Boże w Ewangelii Mateusza 5:45. O nim napisane jest, że daje z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca ludzkie. Tak mówią nam słowa z Biblii, z Dziejów Apostolskich, 14:17. Nie możemy o tym zapominać. Mylimy się, myśląc, że całkowita wolność oznacza możliwość ignorowania Boga. On żyje, jest zawsze i wszędzie obecny, widzi i słyszy nas. Nawet jeśli nie chcemy przyjąć tego do wiadomości, kto chce być panem własnego życia, nie jest tak naprawdę wolny. Staje się niewolnikiem własnych pragnień i nieopanowanych pożądań. Kto nie uczyni Boga panem w swoim życiu, ten oddaje prawo rządzenia komuś innemu, własnemu ja, które w naszym życiu jest motorem egoizmu, zazdrości, dążenia do władzy, pychy, chciwości. Prawdziwą wolność poznamy tylko wtedy, gdy poddamy się Bogu i Jego woli i będziemy kroczyć drogą, którą pokazuje nam Biblia. Przez pokutę w sercu, wyznanie swoich grzechów i wiarę w Zbawiciela Jezusa Chrystusa możemy stanąć przed Bogiem jako ułaskawieni i czyści. Jeśli całe swoje życie podporządkujemy Panu Jezusowi, wtedy będziemy mogli doświadczyć prawdziwej wolności. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Drugi list Piotra 2:19.